Dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj przy mojej aronii. Przy małej pięknej aronii. Mam tu drzewko aronii. Tu jak widać, pokaż mi, Halina. Tak jak każda inna aronia, byłby to duży krzew. Co roku wypuszcza z ziemi dziesiątki tych pędów. Obcinam latem, obcinam zimą. Nie dopuszczam do tego, żeby było ich więcej. Kto nie chce takiej formy, może zawsze też swoją podobnie zrobić, albo tak samo, ale jak już nie chce, bo mu jakieś inne funkcje jeszcze spełnia, możemy takie 3 do 4 pędów głównych zostawić, najbardziej rozkrzewionych, podciąć je do wysokości 1 metra na goły kij i będzie to krzew złożony z kilku przewodników i będzie ładnie owocował, bo odsłoni mi światło. I teraz tak, ta aronia ma już kilka lat, tak prowadzona, i to prześwietlenie przy takiej drzewiastej aronii będzie polegało na tym, że wytnę te gałęzie, które nie mają światła, które są zupełnie pod spodem, albo te, które narastają na siebie, zacieniając się po prostu. O, i tu wycinamy to, co jest jedno na drugim, albo idzie zupełnie do dołu, albo wrasta w inny krzew w danym ogrodzie. A też pędzi na tą drugą, to my ją obetniemy. Dobrze. I tu teraz, żeby nie była zbyt długa, tak, żeby nie sięgała zbyt daleko, też te wierzchołki poobcinam, co spowoduje tu większe rozkrzewienie i będzie owoców więcej. Pani Michalino, ten już tak pędzi na dół, tak? Czyli zrobiła się z niego taka wiotka, brzuzeczka, taki chrust, i też to usuniemy. Te gałązeczki w środku, one tu na pewno nie będą miały owoców, chociaż nie do końca tak jest, bo muszę wam powiedzieć, że tu z każdego prawie pąku jest grono owoców. Tylko dlatego, że jest to forma drzewkowa, że ta gałąź ma wiele lat, i ona już jest po prostu w takim stadium dojrzałości, że wytwarza te owoce co roku, i to jeszcze bardzo liczne. Tak, usuwamy. Nie, widzisz, jakie pokazują się też takie małe wilczki? Tak. Takie małe wilczki. O, i tutaj ta gałązka, co jest zupełnie w środku, nie będzie miała światła, ta też nie będzie miała. Ta przyszła z drugiej gałęzi, tak, to my ją obetniemy, i teraz ta tu mocno narasta na tą, ale ta ładnie się podniosła, czyli tą końcóweczkę, która narasta, jeszcze przytnę tak samo jak i tą, bo teraz już jest gęsto, a co dopiero jak to wszystko dostanie liści. Ta jest bardzo wiotka i zeszła zupełnie na dół, też ją obetnę. Tu mam takie dwie malusie. O, pięknie. I też już tu mamy boróweczkę, tak, i skracamy wierzchołek tego pędu, żeby to już dalej nie rosło. No, ta jest zbyt nisko, jak tu zrywałem owoce, to po prostu musiałem się schylać do ziemi, także jest to mi niewygodnie, i utnę ją całą, bo była zbyt nisko. Tak samo tą końcówkę, która już wzrasta do ziemi, utnę całą. Tu ta duża gałąź wrosła mi w borówkę. Z dwojga złego lubię bardziej borówki. A ty? Tak, też. Też, dobrze. Czyli ucinam nad taką gałązką, która mi się rozkrzewi. Tu wypuszcza ładne przyrosty, także będzie krótsza ta gałąź, ale będzie. I tu zaczynamy od środka, czyli od rozrzedzenia koronki. Tak, tu widać za gęsto środek korony, gałąź zwieszona na dół, musimy ją usunąć. Ta jest zupełnie pod innymi gałęziami, także usuwamy calusią. Jeżeli byśmy ten krzew zostawili tak samemu sobie na kilka lat, to on tak samo jak i wasze krzewiaste aronie będzie owocował tylko na wierzchołkach, bo tu nie będzie światła. Ja tak to robię co roku, żeby tu było dużo, dużo
światła w środku, wtedy z każdego pąka wypuszcza koszyczek kwiatów, a po koszyczku kwiatów jest koszyczek fajnych czarnych owoców. Tu też mamy taki problem, że z borówkami się zaczyna kłócić, tak? Czyli skracamy na długość te pędy, żeby ten konflikt był jak najmniejszy. Bo nie wiem, kto by to wygrał. Na kogo stawiasz? Na ronie chyba. Na ronie. Możesz mieć rację. Jest to jednak czarny charakter. Dobrze. No nie ma jak to sobie z Michaliną pogadać. Zobaczcie, nie mam tu problemu z wilkami. Ani z takimi grubymi przewodnikami. Jak u innych drzew. Bo to jest krzew. To już jest jego optymalna wysokość. I raczej on się rozrasta na boki niż idzie do góry. Teraz główne moje zadanie to przerzedzać, wycinać pędy, które na siebie narastają. I co? I te, które już są stare, wiotkie, suche. Tu jeszcze, wiesz, jest dużo za gęsto, jednak wytnę to. O! O! I to by było na tyle w tym roku. Znowu 2-3 wiaderka aroni będzie, co mi zupełnie wystarcza. Mam jeden krzew przypominający drzewko. Wszystko mogę pod nim zrobić. Skosić, wypielić, nawet posadzić coś. Aroni jest naprawdę bez liku. Mamy zdjęcia z lata, jak je zrywam. No jest po prostu zatrzęsienie owoców i drzewko nie zajmuje tyle miejsca, co rozrastający się krzew na dziko. Jeszcze raz przypominam, jak nie chcecie mieć takiego drzewka, można zawsze z krzewu zostawić 3-4 gałęzie najbardziej rozkrzewione, najstarsze. Podciąć je od dołu. Wiosna idzie, żurawie już krążą. I też będziecie mieli taką ala drzewkową. Chodzi o to, żeby dać jak najwięcej światła tym 3-4 pędom, żeby one na każdym pąku mogły zawiązać kwiaty i owoce. Pięknie śpiewają, ale jak wysoko, musi tam być cieplej. Widać się gdzieś? Widać się. Tu gdzieś. Do zobaczenia.